może to coś zmieni. Gdy już wiesz, dziwnie rozpalona ziemi, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni. Edyta Bartosiewicz, Jenny, w Tobie FM, a przy moim telefonie mój dzisiejszy gość. Było trochę kłopotów z połączeniem, ale udało się na całe szczęście. Antek Królikowski przy moim telefonie. Cześć, Antek. Cześć Tobias, pozdrawiam Ciebie i wszystkich Twoich słuchaczy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, tym bardziej, że tych moich słuchaczy nie ma nie wiadomo ile, bo jest ich zaledwie kilku. Ale... No ale słuchaj, czasami dla kilku słuchaczy nawet warto zrobić wywiad z kimś, z kim chce się pogadać, także pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających. No i cieszę się, że mogę sobie z Tobą porozmawiać. To dla mnie zaszczyt. Mój tata powiedział mi właśnie, że jesteś super gość, że gadaliście razem, rozmawialiście właśnie jakiś czas temu, więc z przyjemnością do Ciebie zadzwoniłem. I przepraszam za spóźnienie, ale miałem akurat problem z moim pieskiem, Klasykiem, który mi uciekł w czasie deszczu, musiałem go odnaleźć. Odnalazł się na szczęście, wrócił cały do domu, tylko że mokry od deszczu. No i
już mogę rozmawiać. Okej. Nie wracajmy do tego, bo to już było i minęło. Zajmijmy się tym, co przed nami. Chciałbym ci jeszcze tylko przekazać pozdrowienia, bo na początku mojej audycji poprosiłem, żeby za pośrednictwem moich stron internetowych chętni słuchacze przekazali ci pozdrowienia. I mam takie wyjątkowe pozdrowienia od mojego przyjaciela Jakuba z Gdyni, którzy razem ze swoją mamą słuchają moich audycji tydzień w tydzień. Mój przyjaciel z Gdyni również jest osobą niepełnosprawną i napisał do mnie coś takiego: pozdrowienia dla pana Antka, życzę wielu sukcesów. No to jest bardzo miłe, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Kubę i jego... Również życzę sukcesów, wszystkim szczęścia, pomysł Pasi. Pozdrawiamy Kubę i jego mamę Małgosię, tak, uwierz mi, że w tej chwili u nich w domu jest szaleństwo. No to niech się trochę uspokoją, nie ma co się uspokoić. Ale z radości oczywiście, z radości. A to się bardzo cieszę, jeśli tak, to to świetnie. Tylko z radości. Dobrze, Antek, przejdźmy do początków twojej przygody z aktorstwem, bo mnie to niezwykle ciekawi, ale myślę, że nie tylko mnie. Od czego to się wszystko zaczęło? I co? Zaczęło się to wszystko od miłości. Od miłości do filmów. Od miłości do filmów, ale też do moich rodziców, którzy się tym zajmowali. W sensie zajmowali się aktorstwem. I podpatrywałem, jak pracują w teatrze, telewizji, czy na planach filmowych. No i pomyślałem sobie, że też kiedyś chciałbym robić własne filmy, opowiadać jakieś historie, które mnie interesują, inspirują, a może właśnie będą mogły zainspirować innych, dać trochę radości ludziom, czy pozwolić na to, żeby się zastanowić nad czymś. No i z tego tytułu zacząłem się interesować właśnie filmem, a potem zacząłem chodzić, proszę ja ciebie, na różnego rodzaju przesłuchania, castingi, żeby załapać się gdziekolwiek do jakiegoś serialu, filmu, no, gdziekolwiek byle tego świata pokosztować trochę. No i tak przez wiele miesięcy chodziłem bez skutku żadnego na różnego rodzaju przesłuchania, aż w końcu udało mi się dostać taką pierwszą, większą rolę w serialu. To był taki serial Pogoda na Piątek dla Telewizji Polskiej. Leciał na Dwójce. No i od tamtej pory, to był rok 2000, zdaje się, piąty. Od tamtej pory zacząłem występować po prostu w filmach i serialach. A potem była już szkoła filmowa, gdzie studiowałem reżyserię. Mój taki debiut reżyserski, Nocy Życia, taki film, który można obejrzeć sobie w internecie. Nocy Życia ma 30 minut. Wcześniej też
czytałem, czytałem o tym, przyznam szczerze, czytałem to, o tym. Trzeba, a to nie, film jest nie po to, żeby o nim czytać, tylko żeby go oglądać. Wiem, tak, to wiem. To masz do nadrobienia pozycję. Przyznam szczerze, że nie wiem kiedy go zobaczyć, bo wszystkie audycje przygotowuję na bieżąco, więc nie zawsze jest czas na to, ale obiecuję ci, przysięgam, że obejrzę. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że poszedłeś w ślady rodziców. Dobrze myślę? Możesz powtórzyć? Czyli rozumiem, że poszedłeś w ślady rodziców. No tak, nie do końca, ale jednak trochę tak. Poszedłem właśnie w ich ślady. No i cóż. No i cały czas gdzieś tam szczęśliwie udaje mi się ten zawód uprawiać, jakim jest aktorstwo. I no każda kolejna rola to jest dla mnie zawsze wyzwanie, fajna przygoda, spotkanie z ciekawymi ludźmi. Także no bardzo to lubię. No tak, bo ważne jest to, że jak robić coś, co się naprawdę lubi. Na przykład ja tak mam, że nie robię niczego na siłę, robię to, co po prostu lubię i kocham najbardziej. I to jest podstawa. Moi drodzy, Antek, chciałem cię zapytać, bo skoro mówimy już o rolach filmowych, zagrałeś w takich produkcjach jak Miasto 44, jak serial Bodo, 1920, Wojna i Miłość, i teraz można cię zobaczyć w serialu Diagnoza. Muszę ci powiedzieć a propos filmu Miasto 44, że widziałem ten film i ja byłem osobiście zachwycony. I polecam każdemu, kto chciałby rzeczywiście zobaczyć, jak wyglądało życie Polaków podczas II wojny światowej. Ja ci powiem szczerze, że jak tak sobie to wszystko zobaczyłem, to dotarło do mnie, że my w dzisiejszych czasach mamy tak naprawdę, jeśli chodzi o warunki życia, o taką wolność i swobodę, mamy po prostu bajkę. I tak sobie pomyślałem, że zagranie w takim filmie uczy niesamowitej pokory. Taki mam wniosek. Zgodzisz się ze mną? Zgadzam się z tobą, Tobiasz. Uczy pokory, rzeczywiście uczy tego, żeby cieszyć się z tego, co mamy. Bo w każdej chwili tak naprawdę możemy stracić to, co jest nasze, co kochamy, bo los bywa bardzo okrutny, co pokazuje właśnie historia powstania warszawskiego między innymi, czy w ogóle historia Warszawy, historia II wojny światowej. Warto o tym rozmawiać, warto o tym przypominać, żeby już nigdy nikt nie wpadł na tak głupi pomysł, żeby doprowadzić po prostu do wojny, bo
o tym, co spotkało nasz kraj w przeszłości, żeby już nigdy tych błędów nie powtarzać. Chociaż wiesz, czasami mam takie wrażenie w dzisiejszej Polsce, że wiele do wojny nie brakuje, bo kraj jest tak podzielony, że po prostu masakra. I musimy zrobić, starać się robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ale powiedz mi jeszcze a propos tego filmu, przypomnij nam, kogo ty tam zagrałeś? Mieście 44 zagrałem postać, która się nazywała Beksa. Władek Beksa. Także to był najlepszy przyjaciel głównego bohatera Stana. I no, razem szli przez to powstanie ramię w ramię z przyjaciółmi. Swoim oddziałem. No i po prostu był młodym chłopakiem, który miał całe życie przed sobą, a które to życie wisiało na włosku, a dla tych, którzy nie widzieli, to nie będę mówił, jak się ta historia kończy, bo to trzeba obejrzeć. Tak więc no zachęcam tych, którzy jeszcze filmu nie oglądali, do obejrzenia. Bo uważam, że to jest pozycja obowiązkowa. I muszę też powiedzieć, że jestem dumny, że miałem zaszczyt występować w takim filmie jak Miasto 44. Bo tak jak mówiliśmy, takie role to jest niesamowite doświadczenie na całe życie, tak naprawdę. Zmieniasz całkowicie, tak myślę, spojrzenie na całe to swoje życie i całe te problemy, które nam się wydają tak wielkie, że urastają po prostu do potęgi. Nie wiadomo jakiej, okazują się problemami małymi w porównaniu z tym, co przeżywali ludzie w tamtych czasach. No tak, to prawda. Fajnie, że zazdroszczę wam, powiem szczerze, że macie możliwość przeżywać coś takiego, bo to musi być naprawdę coś niebywałego. Ale chciałem cię zapytać też o rolę w serialu Diagnoza. Grasz tam rolę lekarza, ale powiedz konkretnie, jakiego lekarza? W serialu Diagnoza gram Kacpra Kaletę. To jest to stażysta chirurgii, który w pierwszym sezonie starał się zostać chirurgiem, a w drugim sezonie zmienił swoją specjalizację na ginekologię. I tak naprawdę ta postać teraz zajmuje się ginekologią i wątek rozwinie się nieco bardziej w trzecim sezonie. I ja ci muszę powiedzieć, że razem z mamą oglądamy co tydzień serial Diagnoza i bardzo często jest tak, że zapiera dech w piersiach, bo jest aż taki pełen takich emocji. Dużo się w tym serialu dzieje i każdemu, kto nie widział, serdecznie polecam w każdy
wtorek o godzinie 21.30 w TVN. Warto to zobaczyć. Dobrze. Przejdźmy teraz do tematów rozrywkowych, bo jesteś kapitanem jednej z drużyn programu Kocham Cię Polsko. I mam takie wrażenie, oglądając ten program, że ty jesteś po prostu w swoim żywiole. Zgadza się? Zależy oczywiście, o jakiej konkurencji mówimy, ale faktycznie ja bardzo lubię teleturnieje, zawsze lubię je oglądać, lubię też grać w różnego rodzaju gry, dlatego z dużą przyjemnością przyjąłem propozycję właśnie bycia kapitanem jednej z drużyn w programie Kocham Cię Polsko, dlatego że nie ukrywam, no lubię zawsze się bawić, a w tym programie o to chodzi, żeby bawić się z publicznością, zaproszonymi gośćmi. Jeżeli zaproszeni goście, zarówno jak publiczność, bawią się dobrze, to wtedy ja też bawię się dobrze, a najczęściej dobrze bawią się również widzowie. A o to chodzi. A która konkurencja w Kocham Cię Polsko jest najtrudniejsza według ciebie? Najtrudniejsza konkurencja? Taka najbardziej stresogenna, to jest ta wybuchającym prezentem. Bo nigdy nie wiadomo, komu wybuchnie. I trzeba faktycznie bardzo się spieszyć odpowiedzią, żeby przekazać prezent do następnej osoby. Czasami zdarza się tak, że mimo, że zna się odpowiedź, to i tak bomba wybucha w ręku. No bo takie są zasady tej gry, także no to jest taka bardzo zabawna runda, która może nie, że jest najtrudniejsza, ale jest taka emocjonująca. I muszę też przyznać, że po prostu ją lubię. Bo czas jest ograniczony, prawda? Więc nawet jak coś się wie, to bardzo szybko się zapomina, bo po prostu czas płynie jak szalony. Ale chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Nie wiem, czy możesz to zdradzić, ale spróbuję zapytać. Na jakiej podstawie, czym się kierujecie? Na przykład, czy to Wy, Ty i Tomasz Kamer zapraszacie gości do programu? To nie jest do końca tak, że to my zapraszamy gości do programu, bo tak naprawdę to ciężko jest wygrać ludzi, którzy mogą reprezentować tę samą grupę w danym czasie, w danym miejscu. Dlatego tak naprawdę często też konsultują się z nami w sprawie zapraszanych gości i dobierają tak, żeby te drużyny po prostu się ze sobą dobrze czuły, żeby się wszyscy znali, lubili. Ale to nie jest tak, że wybieramy sobie te zespoły sami. Właśnie odebrałem wiadomość na mojej stronie internetowej od Andrzeja. Pozdrów ode mnie, Antka. Bardzo serdecznie pozdrawiam Andrzeja w takim razie.
Dzięki, Andrzej. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Muszę ci powiedzieć, dlaczego o to pytam, bo niedawno w twojej drużynie był mój kolega Liber, który w moim życiu wiele mi pomógł i bardzo wiele mi mu zawdzięczam i z wielką ochotą obejrzałem ten odcinek i byłem ciekawy właśnie w jaki sposób się odbywa zapraszanie. Liber mi trochę o tym powiedział, że to się odbywa przez menadżera, ale byłem ciekawy właśnie, czy wy macie na to wpływ? No właśnie, prawdę mówiąc, do końca wpływu nie mamy, ale bardzo na przykład Libera na przykład znałem gdzieś tam pobieżnie, ale tu gościem, tu wojtrzymie bardzo się. Myślę, że się polubiliśmy i poznaliśmy trochę bardziej dzięki temu, że wystąpiliśmy razem. Marcin to bardzo fajny gość. Potwierdzam, bardzo, bardzo fajny gość, którego warto poznać. Tak. Jeszcze chciałem cię zapytać, bo pamiętam, że miałeś taki epizod, że prowadziłeś kilka programów telewizyjnych. Tak. I chciałem cię zapytać, jakie to było doświadczenie, bo to jest coś kompletnie innego niż aktorstwo. Coś mi przerwało, słuchajcie. Spróbuję jeszcze raz się połączyć. Jesteśmy cały czas na antenie. Coś mi przerwało. Zaraz będziemy mieli. Może się ten. Jesteśmy z powrotem na antenie. Jesteśmy z powrotem na antenie. Wróćmy do tematu programów telewizyjnych. Jakie to było doświadczenie? Bo to jest coś kompletnie innego niż aktorstwo. Nie wiem, czy kompletnie innego, ale jest to zapewne coś innego. No tak, to jest bardzo stresujące zajęcie i to jest zawsze ogromne wyzwanie. Trzeba potrafić odnaleźć się w każdej sytuacji, mieć taką zdolność do improwizacji na dany temat. I no też trzeba się przygotowywać, trzeba mieć zawsze przygotowany scenariusz i no jest to bardzo, ale to bardzo trudna robota, taka wymagająca od człowieka, takiego skupienia, koncentracji, otwartej głowy, czujności na wszystko, co się może wydarzyć. Jeszcze oczywiście zależy, czy program jest na żywo, czy też jest nagrywany, jak to się mówi, do puszki.
to wszystko jakby ma znaczenie. Zdarzało mi się prowadzić i programy na żywo, i takie, które były nagrywane i puszczone dopiero po jakimś czasie. I muszę powiedzieć, że no, najzabawniej zawsze jest, kiedy robi się coś na żywo, bo wtedy nie ma możliwości dubla ani poprawienia niczego. Wychodzą z tego często bardzo zabawne sytuacje, anegdoty. No bo to jest tak w teatrze. W teatrze też miałem przyjemność zagrać w Teatrze Kwadrat obok wybitnych aktorów. Każda praca, którą wykonuje się na żywo, to praca arcyciekawa i tak naprawdę niebezpieczna, bo na żywo może przydarzyć się dosłownie wszystko. A powiedz, czy... bo pamiętam, jeśli chodzi o programy na żywo, to prowadziłeś taki program Super Starcie. Tak. Prowadziłeś go razem z Mariką, ale nie bardzo pamiętam, powiem szczerze, kto tam występował. Czy to były znane osoby? Tak, tak, to były znane osoby w tym programie. Muzycy reprezentujący dany gatunek śpiewali coś z nie swojego repertuaru, z nie swojego gatunku muzycznego. I to było bardzo zabawne, bo mieliśmy na przykład muzyka heavy metalowego Titusa z AC/DC Drinkers, który musiał śpiewać reggae albo hip-hop. Także to była taka śmieszna konwencja tego programu. I dobrze to wspominam. Aha. Ale powiedz mi, czy bardziej jednak czujesz, że tak powiem, aktorstwo? Czy podobnie czujesz też prowadzenie programów? Jakbyś miał wybrać pomiędzy aktorstwem a pracą w telewizji przy programach telewizyjnych, to co byś wybrał? Jednak co by najbardziej przeważyło? Wiesz co, najbardziej przeważyłoby prawdopodobnie opowiadanie ciekawych historii. Opowiadanie ludziom czegoś, co ich zainspiruje, co w jakiś sposób na nich wpłynie. Jeśli chodzi o rozrywkę, to ciężko się doszukiwać jakiegoś głębszego przesłania w prowadzeniu programu. Jest to ciekawe, interesujące, bo każdy ma prawo do rozrywki. Ale mnie zawsze interesowało w byciu artystą coś więcej. Dlatego staram się cały czas stwarzać takie możliwości sobie, żeby próbować opowiadać o świecie takim, jakiego znam, jaki lubię, jakim chcę się podzielić z innymi. I no, filmy, seriale dają taką możliwość przeniesienia się do innego świata, czasem do innych czasów. I bardzo to lubię, bo fajnie jest stwarzać pewne światy, kreować postaci i ja to lubię. Jeśli ktoś to lubi, ma do tego sympatię,
do świata, do ludzi, to no wtedy przychodzi łatwo. I przychodzi to łatwo i też jeśli ktoś to kocha i wkłada no, odpowiednio dużo pracy, to też te efekty bywają czasem naprawdę niezwykłe. I o te niezwykłe efekty tej pracy warto się starać, bo też trzeba pamiętać, że nie zawsze się udaje. To jest taki zawód, w którym bardzo często coś nie wychodzi. Bo jednak to jest taka praca, która jest zależna od bardzo wielu czynników, od bardzo wielu osób, od budżetów, od pór roku. To wszystko jest bardzo skomplikowane i to, żeby się na przykład fajny film czy odcinek serialu udał i potrafił przyciągnąć widownię, na to składa się naprawdę cała masa czynników różnego rodzaju i kiedy już się udaje coś takiego zrobić, to zawsze trzeba myśleć o tym, że wydarzył się jakiś taki mały cud. Więc bardzo to w tym lubię. Tak. Ale myślę, że też wielu rolach aktorskich możecie tak naprawdę pokazać też cząstkę siebie, nie? To prawda. To prawda. Istnieje taka możliwość. Tylko właśnie z tym trzeba uważać, bo aktorstwo tak naprawdę polega na tym, żeby wcielać się w kogoś, a jeżeli ma się rolę, która jest zbliżona do ciebie samego, no to tym łatwiej jest to wtedy grać. Natomiast trzeba też z tym uważać, żeby pamiętać, że rola w filmie to rola w filmie, postać to postać, a życie to zawsze będzie życie. I jakby jest to bardzo cienka granica często, której żeby nie przekroczyć, to trzeba być czujnym, żeby pamiętać, że tutaj jest tylko zabawa, a tutaj to jest życie. I tutaj naprawdę umieramy, chorujemy, czy tutaj naprawdę ogień nas parzy, a tam to wszystko dzieje się na niby. Więc trzeba zachować czujność. No tak, na pewno masz rację, tak, bo od razu jak widzimy, że coś się dzieje niebezpiecznego, nie, to od razu zastanawiamy się, czy tak się dzieje naprawdę, ale wiadomo, że to wszystko jest pokazane, że tak powiem, technika dzisiaj poszła do przodu i czasami trzeba pokierować się wyobraźnią trochę. Tak myślę. Tak. Tak. Zgadza się, Tomasz. Zgadza się. Okej. Okay. Wyobraźnia to potęga i trzeba używać wyobraźni na każdym kroku. Tak. Bo jakby wszystko było takie realne, to by było po prostu nudno. Nic by się nie działo. Taka prawda. No tak, ale jednocześnie też tworzenie czegokolwiek zawsze zaczyna się od wyobraźni. Najpierw sobie coś wyobrażamy, a potem to powstaje w rzeczywistości, więc no, wyobraźnia to potęga i należy ją wspierać, pielęgnować i o nią dbać. Jasne, że tak. W 100% się z tobą zgadzam. Chciałem zapytać trochę z innej beczki. Czy
lubisz oglądać siebie w telewizji? Szczerze mówiąc, to jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiam. Raczej tego nie robię za często. Ale oczywiście no też zdarza mi się to robić, bo no przez to nie mam wyjścia. I chyba tak jak większość aktorów, no jakoś nie jestem wielkim fanem swojej osoby. Też no, nie przepadam za sobą tak jak myślę niektórzy za sobą przepadają. Trochę nad tym staram się pracować, trochę czasami brakuje mi takiej pewności siebie, ale też no, potrafię siebie oglądać, bo też widzę, gdzie na przykład dobrze udało mi się coś zagrać, a gdzie troszkę mogłem lepiej się postarać na przykład, prawda? Także gdzieś tam jestem w miarę świadomy siebie. No i właśnie w ten sposób staram się kombinować. No, nie jestem zakochany w sobie, krótko mówiąc. Rozumiem. A jeszcze moje ostatnie pytanie kończąc. Czy popularność w dzisiejszych czasach, czy łatwe jest w dzisiejszych czasach bycie popularnym, bycie znanym? Wiesz co, ten kij ma dwa końce. Z jednej strony to bywa bardzo miłe i przydatne, kiedy ludzie wiedzą, kim jesteś, mogą często z sympatii do ciebie ci pomóc w jakiejś sprawie, czy się uśmiechnąć bezinteresownie. Ale z drugiej strony wiedzą, kim jesteś, wiedzą o tobie bardzo dużo, więc trochę przestajesz być tajemnicą dla tych ludzi. Myślą, że twoimi kolegami często, przez to, że często pojawiasz się na ekranie ich telewizora czy komputera, a no, tak naprawdę się nie znacie i niektórzy tego nie rozumieją do końca i no to jest czasem trudne. Dla niektórych zrozumieć, że ja tak samo, ja jestem takim samym chłopakiem jak większość w moim wieku, tylko no po prostu o mnie wiesz więcej, bo przecież przeczytałeś w jakiejś gazecie, czy zobaczyłeś w jakimś programie, bo też mój zawód jakby stwarza takie pole do tego, żeby o tym swoim życiu opowiadać. Chociaż ja i tak staram się tego za dużo nie robić i nie robię tego zbyt często. W zasadzie staram się w ogóle unikać wywiadów. No ale akurat ty mnie namówiłeś, bo wiedziałem, że nie będę z tobą musiał rozmawiać o jakichś, za przeproszeniem, pierdołach. Wiadomo, wiesz, ja sobie trochę poczytałem, nie powiem, że nie, różnych tam artykułów i tak dalej, ale po prostu nie brałem tego wszystkiego do siebie, co tam jest napisane, bo wiem po prostu, jak to działa, a skupiałem się na tym, jaką ty jesteś faktycznie osobą, niż robić jakąś, nie wiadomo jaką sensację, bo to
bo to nie ma sensu, prawda? Dlatego ci mówiłem przed naszą rozmową, abyś podszedł do tego całkowicie na luzie, ponieważ ja nie jestem typowym dziennikarzem, który właśnie doszukuje się nie wiadomo jakiej sensacji i zaprasza gości po to, aby zrobić z tego nie wiadomo jakie wydarzenie, tylko po prostu robię to dla siebie i dla tych paru ludzi i bardzo się cieszę. Jestem dumny, że takie osoby jak ty, czy twój tata, albo paru innych jeszcze przyjmują moje zaproszenie. No słuchaj, no bardzo miło to jest pogadać, Tobiasz. Trochę się robi późno już. Tak. Więc powoli muszę dlatego kończyć. Dlatego będziemy kończyć. Ja mam jeszcze ponad godzinę muzycznej audycji. Moi drodzy, moim gościem był Antoni Królikowski, a jeżeli wy macie ochotę podzielić się ze mną odczuciami na temat tej rozmowy, zapraszam na moje strony internetowe. A ja ci, Antek, obiecuję, że obejrzę twój debiut reżyserski. Może... Bardzo się cieszę. Może nawet jutro się uda. Okej, dzięki ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, Tobiasz. Fajnie było pogadać. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia, kto wie. Tak. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy twoich. Miłego wieczoru wam życzę. Żeby deszcz przestał padać, jeśli pada, bo u mnie właśnie chyba się u mnie nie wiem, czy w tej chwili pada. U mnie nie wiem, czy w tej chwili... W każdym razie życzę wszystkim słońca, dużo słońca, uśmiechu i do następnego spotkania, czy to w realu, dziękuję ci bardzo, a ja... Dziękuję ci bardzo, a ja zostaję z wami do godziny 23. A co puścisz za muzykę teraz? Teraz będzie Demono, utwór. Mijamy się od lat, ta mijanka nawet ma swój dzień. Gdy odchodzisz bardziej, kocham cię. Mija mnie czas. Z prawej, z lewej, już bez ciebie, mija mnie czas.
kilometrowy fal. Pomimo burz, błyskawic, zet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo dzień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie.